Wczoraj po 19 na terenie powiatu ostrowskiego, dokładnie w miejscowości Bronisławka, doszło do tragicznego zdarzenia drogowego, w którym zginęły dwie osoby. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca Fiatem Punto 27-letnia kobieta najprawdopodobniej mogła wpaść w poślizg, zjechać na przeciwny pas ruchu, zderzając się z Fordem Mondo, którym kierował 50-letni mężczyzna. Niestety w wyniku zdarzenia 27-letnia kierująca, jak i jej pasażerka 29-latka zginęły na miejscu. Fordem Mondo łącznie podróżowało 5 osób i kierujący tym samochodem mężczyzna był trzeźwy. Dokładnie teraz wyjaśniamy okoliczności i przyczyny tego tragicznego wypadku. Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora.